Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. Brytyjski pisarz Clive Stapes Lewis w swojej biografii Zaskoczony radością opisuje etapy rozwoju swej wiary. Nim poznał jedynego i prawdziwego Boga, jak sam mówi, miał wielu innych. Patrzył na stare obrazy i widział mitycznych herosów rządzących świat. Patrzył na kobiety i dostrzegał kolejnego pana na ziemi, a na imię mu pożądanie i przyjemność. Aż w końcu spojrzał na krzyż i doświadczył ogromnej miłości. Dziś w Ewangelii Jezus mówi: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Czy więc wzrok to przekleństwo? Nic bardziej mylnego. To piękny i wielki dar Boga. Boga, który daje go nam, abyśmy mogli podziwiać choćby piękno stworzenia, a przez to poznawać Jego samego. Ale daje go nam także w innym celu. Abyśmy potrafili dostrzegać zło. Lecz nie po to, by się nim zachwycać, ale po to, by z nim walczyć.